Cześćka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na unboxing kalendarza adwentowego Douglas. To jest już ta kultowa wersja, kosztuje 299 zł, mamy tutaj 24 okienka, no i jest dostępna na stronie Douglasa. Będziecie mieć oczywiście wszystkie słocze, także ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i otwieramy! Kalendarz wygląda w tym roku w ten sposób, czyli nadal trzymamy się czerwonej kolorystyki. Mamy tutaj małe podpowiedzi, jakie marki znajdują się w środku. No i otwieramy, tutaj już dobrze znana właśnie wstążka. No i mamy nasze okienka, więc szukamy jedynki. Jedynka jest tutaj, już jest półotwarta, o dziwo. Ja ten kalendarz otwieram pierwszy raz, dopiero co przyszedł. I na początek mamy już tutaj kosmetyk od Rituals. Jest to taki regenerujący balsam do dłoni, do rąk, więc bardzo się cieszę, dlatego że jest to właśnie zapach Ritual of Sakura. Ja bardzo lubię. Jeżeli chodzi o ten zapach, to już mieliśmy peeling właśnie z tego zapachu, tylko w kalendarzu Sephory. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to zapraszam Was też na unboxing tamtego kalendarza. Zostawiam Wam podpięty w karcie. A ten balsam do rąk jest taki bardzo przyjemny, bardzo treściwy. Oj, bardzo mi się podoba. No i przepięknie pachnie. Jeżeli znacie ten zapach, tę serię zapachów, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi. I jeżeli chodzi o ten krem, to jest on dostępny na Douglasie za 55 zł. No i taniej nie znalazłam. To jest akurat pełnowymiarowy produkt, który ma właśnie 70 ml. Szukamy numeru 2 i ten numer też jest dosyć duży. Jest on tutaj, także... okej. I mamy tutaj Beauty Blender, ale zobaczcie, jaki malusi. Taki malutki Beauty Blender. Powiem Wam, że ciężko znaleźć właśnie taką gąbeczkę. No, moim zdaniem troszeczkę minus, że nie dali pełnowymiarowej gąbeczki, dużej gąbeczki. No bo taką małą ciężko nałożyć podkład. To będzie fajna opcja do korektora, ale mieć dwie gąbki to też nie każdemu pasuje. Fajnie, że jest, że można cokolwiek przetestować, jest mega mięciutka, no ale ja się troszeczkę zawiodłam. I powiem Wam, że najtaniej znalazłam coś takiego małego za 65 zł, ale jest już wyprzedane, niedostępne, także ciężko dostać. Tak przynajmniej widzę, wpisując w Google. No moim zdaniem, powiem Wam, minus. Numer 3. Ogólnie gąbki właśnie Beauty Blender są fajne, dlatego żałuję, że nie ma tutaj pełnowymiarowej gąbeczki po prostu. No a tutaj, moi drodzy, mamy taką markę Peter Thomas Roth, coś takiego. I jest to Water Drench. Okej, mamy taką żelową maseczkę i to jest miniatura. Mamy tutaj 14 ml kosmetyku. Wygląda ciekawie, już ta konsystencja wygląda ciekawie właśnie. Z tego co tutaj widzę, mamy 20% kwasu hialuronowego, więc powinna fajnie nam tę skórę nawilżać. No i jeżeli chodzi o tę maseczkę, to jest właśnie miniaturka. Dostępna na Douglasie jest wersja 50 ml. I wtedy cena wynosi 105,70 zł. Także 14 ml takiej maseczki kosztowałoby 29,60 zł. A najtaniej 50 ml znalazłam za 90,01 zł. No więc taka mała wersja kosztowałaby 25,20 zł. Ja akurat myślę, że to jest plus. Szkoda, że to są miniatury, aczkolwiek będzie fajnie, można przetestować. Myślę, że na 2-3 razy i tak to wystarczy. Numer 4 mamy tutaj. No i zobaczmy, co to jest. Na razie nie mogę otworzyć. O! Ale ładnie się otwiera. Okej, Sol de Janeiro. No i tak, jeżeli chodzi o taką mgiełkę, no to mieliśmy rok temu też w tym kalendarzu Douglas. Tam wtedy była taka pistacjowa, jakoś tak ona jakieś takie nuty miała. No a tutaj mamy tym razem numer 59. No i z tego, co tutaj widzę, mamy 30 ml tej mgiełki. I z tego, co zauważyłam, jest to, moi drodzy, miniatura. Jeżeli chodzi o ten zapach, no to występuje zazwyczaj w pojemności 90 ml i na Douglasie kosztuje 109 zł. Więc taka 30 wychodziłaby za 36 zł i 33 grosze. A najtaniej taką 90 znalazłam za 87 zł 95 groszy. Więc taka 30 kosztowałaby 29 zł i 32 grosze. Nie wiem, czy będę ją zostawiała, dlatego że widziałam tutaj w internecie teorię, że ona przyciąga pająki, więc nie wiem, czy chcę ją zostawić. A nie jestem jakaś super w opisywaniu właśnie perfum. Ja tutaj raczej zajmuję się kosmetykami kolorowymi, także też zapraszam Was na inne testy kosmetyków. No i ten kalendarz też również przetestuję. Zobaczymy, co tutaj będzie się znajdowało kolorowego z makijażu właśnie. Między innymi tę gąbeczkę Beauty Blender też sprawdzimy. Piąteczka! Piąteczka, gdzie jest piąteczka? Nie widzę. O, widzę już. Zobaczmy, co to mamy. O, i to, dobra, to z tego się cieszę. Jest to, moi drodzy, Neonail i jest to oliwka do skórek. Ja robię paznokcie sobie u stylistki i fajnie gdzieś tam właśnie tę oliwkę na skórki dokładać. Mamy tutaj 6,5 ml.
I jest to pełnowymiarowy kosmetyk, moi drodzy, na Douglasie. Ja mówię na Douglasie, czyli na stronie internetowej Douglas, to jest skrót myślowy. Może być też w Douglasie, zależy czy na miejscu, czy na stronie internetowej, więc kto co woli. Ja mówię na Douglasie, to przyzwyczajcie się. Więc w Douglasie, na Douglasie kosztuje 14,99, a najtaniej w internecie znalazłam właśnie tę oliwkę za 11,99. Zobaczmy, czy ona ma jakiś kolor. Tutaj mamy pipetę. Nie, jest taka, zobaczcie, totalnie przezroczysta. O, tu możecie zobaczyć. A czy pachnie? Tak, bardzo delikatnie, ale bardzo ładnie, więc ja się cieszę, będę sobie używać. Brakowało mi akurat takiego kosmetyku. I szóstka jest ogromna, sami zobaczcie. Naprawdę ogromna. Mikołajki, więc może będzie coś fajnego. O, dobra, ja już widzę, co to jest. Coś, co jest właściwie co roku. Czyli są to ampułki Babor. W tamtym roku też były, były też w kalendarzu Zalando. Co prawda były inne, więc to jest akurat plus. Są to tym razem właśnie takie ampułki kolagenowe. I powiem wam, że one są drogie i zawyżają generalnie wartość tego kalendarza. Nie wiem, czy ja jestem jakaś super zadowolona z tego, że one tutaj są. Wolałabym chyba jakąś maseczkę, serum czy cokolwiek innego. Dajcie znać, czy wy lubicie te właśnie ampułki. No i te ampułki, tak jak wam mówiłam, są drogie. Mamy tutaj 7 ampułek, czyli na tydzień stosowania. Tutaj widzę, że mają nam dodawać taką elastyczność, mają wygładzać tę skórę. I one kosztują na stronie Douglasa dokładnie 205 zł, ale ja najtaniej znalazłam je za 129,59. Siódemeczka kryje się tutaj. Mesauda. Rok temu, jak dobrze pamiętam, był tusz z Mesaudy. Mesauda Milano. Testowałam tutaj na kanale właśnie ten kalendarz, no i ten tusz. A tym razem mamy Gloss Matrix, zobaczcie. Mamy 101 Glazed i z tego co widzę jest to błyszczyk. Tak, jest to błyszczyk. O, jaki ładny, ładne to opakowanie. I tym razem jest to przezroczysty błyszczyk, więc nikt nie powie, że mu nie pasuje kolor. Także to jest akurat fajne, gdzieś tam na usta nałożyć, coś tam się będzie błyszczało na tych ustach po prostu. Z drugiej strony przezroczystych błyszczyków jest multum na rynku i niekoniecznie musi to być Mesauda. Także dajcie znać, co wy myślicie o tym okienku. Ja powiem, że to jest fajne okienko. Mamy tutaj 5 ml produktu. I ten kosmetyk w Douglasie kosztuje 72 zł, a ja najtaniej znalazłam go za 44 zł i 10 groszy. No i tutaj szpatułka jest taka płaska z dwóch stron. No cóż tutaj się spodziewać? Po prostu, jak widzicie, jest to przezroczysty błyszczyk, taki dosyć klejący. Zobaczymy, jak będzie właśnie na ustach wyglądał, jak będzie się sprawdzał. Numer 8. Nie widzę. O, już widzę, dobra. Jest tutaj i co to jest? Co to jest, moi drodzy? Okej, okay, Deep Sleep Pillow Spray. I ja też tę markę już znam, This Works, właśnie z kalendarzy adwentowych z poprzednich lat. Więc jest to taka mgiełka, która ma, ile tutaj mililitrów? 10 ml, którą możemy sobie popryskać przed spaniem na właśnie poduszkę i gdzieś tam ma nam ułatwiać głęboki sen, coś takiego. Mamy, o zobaczcie, szybciej zasypiać, no i też wstawać tacy wypoczęci. I jest to miniatura. Pełnowymiarowy produkt kosztuje 164,49 zł w Douglasie i ma 75 ml. Więc taka miniatura wychodzi za 21,93 zł. Najtaniej taki pełnowymiarowy kosmetyk znalazłam za 135 zł, więc taka dziesiątka wychodzi wtedy za 18 zł. I dziewiątka jest tutaj. Łatwo się otwierają te okienka, więc to jest plus. I nigdzie się nie rozrywają, a ja nie lubię, jak się rozrywają właśnie takie produkty, także fajnie. I tutaj mamy taką markę, której ja nie znam, Dr. Hauszka, coś takiego. I jest to krem pod oczy, 12,5 ml. No i z tego co widzimy, to ma on nawilżać te okolice i wygładzać. Także fajnie. Uważam, że kremy pod oczy dobrze znaleźć w takim kalendarzu. Można sobie właśnie coś przetestować nowego. Tym bardziej, że tej marki totalnie nie znam. Myślałam, że jest to miniatura, aczkolwiek to jest pełnowymiarowy produkt. Na Douglasie nie znalazłam. Z tej serii był krem do twarzy, a tego kremu pod oczy na ten moment nie widzę. Może się wyprzedał. Ale znalazłam go w internetach, w internecie. No i kosztuje 78 zł i 28 groszy najtaniej. Dziesiątka, taka jakaś cienka. O, MAC. No i MAC w tamtym roku też był, tylko była tutaj pomadka, jak dobrze pamiętam. A tym razem mamy, moi drodzy, Lip Pencil. Czyli jest to nic innego jak konturówka do ust w odcieniu Wyrm? Coś takiego. I zobaczmy, jak wygląda słoczek. Jest to pełnowymiarowa kredka, to już widzimy, bo jest bardzo duża.
I zobaczmy, jak ten kolor będzie wyglądał. O, nie mogę otworzyć. Coś takiego, dosyć ciemne. O, ładny kolor. Taki zgaszony różobrąz. Coś takiego. Ładnie wygląda. Już jestem ciekawa, jak będzie wyglądał właśnie na ustach. No i konturówkę możemy sobie nałożyć na usta i dołożyć na to błyszczyk i będzie fajnie to wyglądało. Albo możemy zrobić tylko kontur ust, no i właśnie dołożyć jakąś inną pomadkę. Albo nałożyć ją samą bez błyszczyka, ale mamy błyszczyk z tego kalendarza, więc można stosować to razem. I tę kredkę znalazłam na stronie Douglasa. Kosztuje ona 125 zł. A w internecie najtaniej znalazłam ją za 78 zł i 28 groszy. Jedenastka jest tutaj. O, co to za maluszek? Co to za maluszek? One, two, three, bo już tutaj widzę, mamy właśnie na drzwiczkach opisany produkt. No i jest to właśnie marka One, two, three. W tamtym roku też coś z niej było. I mamy tutaj Magic Toner, także jest to tonik, który ma nam przygotowywać skórę właśnie pod dalsze kroki w pielęgnacji, ma nam też tę skórę nawilżać i mamy tutaj 25 ml. I tak jak wspomniałam, jest to maluszek. Pełnowymiarowy produkt ma 100 ml i w Douglasie kosztuje 85 zł, więc w przeliczeniu na 25 ml wychodzi 21,25 zł. No i nigdzie w internecie więcej tego kosmetyku nie znalazłam. Dwunastka jest bardzo duża, więc albo to będzie coś fajnego, albo będzie jakaś maseczka. Oj, to jest fajne, to mi się podoba. Zobaczcie, jest to Real Techniques i to są takie mini puszki i jest ich aż 3. Więc bardzo się cieszę, dlatego że one są idealne do pudrowania okolicy pod okiem, do strefy T, więc bardzo, ale to bardzo się cieszę z tego kosmetyku. Jak widzicie, tutaj właśnie ten puszek jest taki bardzo mięciutki, bardzo puszysty, więc dobrze to wygląda. Nałożony na palec wygląda w ten sposób. No ciekawy, ale powiem wam, że po wyjęciu z opakowania już nie jest taki mięciutki. I powiem wam, że puszek z kalendarza Makeup Revolution był bardziej miękki. Także zapraszam was też na unboxing tamtego kalendarza. Zobaczymy, jak będzie się spisywał na twarzy. A jeżeli chodzi o cenę właśnie tych puszków, no to słuchajcie, w internecie znalazłam je za 32 zł najtaniej, a na stronie Douglasa ich nie znalazłam. Zobaczmy, czy trzynastka będzie fajna, czy będzie pechowa. Cóż my tu mamy? Nie znam tego. Grown Alchemist. Okej. I zobaczmy, cóż to jest, jak to wygląda w środku. O, coś takiego, proszę bardzo. Okej. Jest to coś eksfoliującego, czyli coś złuszczającego. Już sprawdzam, co to dokładnie jest. I moi drodzy, jest to właśnie marka Grown Alchemist i jest to polerujący peeling do twarzy, różowy grapefruit i ekstrakt z glukomananu. Nie mam pojęcia, co to jest glukomanan. Mamy tutaj 20 ml, więc jest to miniatura, także to jest po prostu peeling do twarzy, na to wychodzi. Pełnowymiarowy produkt ma 75 ml i w Douglasie, na Douglasie kosztuje 267,89 zł. Także w przeliczeniu na te 20 ml wychodzi 71,44 zł. Najtaniej w internecie znalazłam ten kosmetyk za 119 zł, co daje na taką miniaturkę 31,73 zł. Myślę, że ciekawy kosmetyk. 14, czas na 14 i 14 jest tu. O, okej, to jest jakaś miniatura perfum. Abercrombie and Fitch, tak. To w tamtym roku było coś podobnego, tylko inny zapach. Tutaj mamy Fierce, coś takiego, taki zapach. Jest tutaj 10 ml, tak, 10 ml. I to jest miniatura, nie widzę opcji kupienia właśnie takiej pojemności. W Douglasie kosztuje 50 ml 320 zł, także taka miniaturka wychodzi wtedy za 64 zł. No a najtaniej 50 znalazłam za 299 zł, więc taka dziesiąteczka wychodzi wtedy za 59,80. No i zobaczę, jak to pachnie. Słuchajcie, ja nie jestem dobra w opisywaniu, ale... O! To jest męskie? Wiecie co? To jest męski zapach. Tak mi się wydaje. Woda kolońska. Także chyba dali męski zapach. No powiem wam, że ja jestem na nie. Tak męsko pachnie. Ale może to jest unisex. 15 taka dosyć mała. No i ciężko ją otworzyć. O! Bobbi Brown! Bobbi Brown. W tamtym roku pamiętam, że był tutaj ten kultowy cień z Bobbi Brown, czyli Moonstone, i używam go sobie bardzo często, także bardzo się cieszę, że tam był. No a tutaj mamy, zobaczcie, mini maskarę.
więc nie jest to pełnowymiarowy produkt. Jest to po prostu miniaturka czarna maskara. No i zobaczmy, tak wygląda w środku. A jeżeli chodzi o szczotę, no to jest ona taka. Dosyć cienka, więc powinno się dobrze malować. Jestem ciekawa, jaki da to efekt na rzęsach. Plusem jest to, że taką miniaturkę można normalnie kupić, więc można powiedzieć, że jest to produkt, który jest pełnowymiarowy, po prostu jest w mniejszej pojemności. O, tak. I kosztuje 83,49 zł, a najtaniej w internecie znalazłam ten tusz za 79,94 zł. No i w sumie nie wiem, co ona ma robić. Czy mamy tutaj coś napisane? Powiem wam, że nie widzę. O, tutaj mamy coś tuż do rzęs Smoky Eye, więc nie wiem jaki ma nam dawać efekt, ale na pewno przetestuję tutaj na kanale w teście, dwudniowym przynajmniej. 16 jest blisko, nie? O, no i wypadło. Pielęgnacja, już to widzimy. Madara, marka Madara. Też długa data, bo do 2026 roku. I tutaj mamy Retinol Alternative, czyli co, jakaś alternatywa dla retinolu. Mamy serum, czyli z roślin. Plant Powered, 15 ml, ciekawa jestem. I tutaj widzę, że mamy aplikować każdego ranka i wieczoru. Ciekawa sprawa. Na Douglasie nie widzę tego kosmetyku. Są inne produkty z tej serii, typu krem pod oczy, krem do twarzy, a tutaj serum nie widzę, więc znalazłam w internetach i w internecie najtaniej kosztuje 189 zł ten kosmetyk, ale za 30 ml, więc tutaj jest miniatura, więc w przeliczeniu wychodzi około 94 zł i 50 groszy. Czas na 17 i mamy ją tutaj. O, proszę bardzo. Ale powiem wam, że ta woda kolońska zaczyna pachnieć jakoś tak słodko, więc ja w tym momencie nie jestem pewna, czy to jest na pewno męski zapach. No, ciekawy zapach, powiem wam, ciekawy. I tutaj mamy Lia Cosmetics. Totalnie nie znam takiej marki. Powder Liquid Lipstick, czyli co, jakaś taka pomadka, color blush, czyli pewnie różowy odcień, powder, czyli co, jakaś taka pudrowa. O, zobaczcie, tak wygląda kopytko. Bardzo ładny kolor, taki zgaszony różyk. To jest zdecydowanie taki zgaszony róż. Oj, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Ciężko znaleźć cokolwiek na temat tej marki w internecie. Nie ma jej w Douglasie, nie ma jej ogólnie online. Znalazłam ją na jakiejś niemieckiej stronie za 5 euro. Co daje nam około 21,32 zł. Totalnie nie mam pojęcia, co to za marka. Dziwne jest to, że nie można jej znaleźć. Jeszcze sprawdziłam, bo mi nie dawało to spokoju, tę wodę perfumowaną, tę wodę kolońską. O, wodę kolońską. I ona jest dla mężczyzn, więc ona jest właśnie męska. No, tak mi się właśnie wydawało, że taki mocny to zapach jest. No a pomadka wygląda w ten sposób. Ciekawa sprawa z tą marką. 18 mamy tu. I cóż, Anna Jaker, czyli to też marka, którą znamy z tego kalendarza już. Ona się pojawia rok w rok tak naprawdę. I mamy tutaj tym razem coś takiego. I co to jest? Maska Ultra Time. I mamy tutaj 15 ml. Jest to, moi drodzy, miniaturka, 50 ml, to jest pełnowymiarowy produkt i jest dostępny tylko na Douglasie, gdzie kosztuje 361 zł 25 groszy, więc taka 15 wychodzi za 108 zł i 38 groszy, więc całkiem pokaźnie to wygląda. No, myślę, że fajnie, że mamy taką maseczkę. Na pewno jest to marka, która zawyża wartość tego kalendarza. O, tak to skomentuję. Zobaczmy, co się kryje w 19. I o! Ariana Grande, czyli to też jest coś, co jest praktycznie co roku. Tym razem mamy takie perfumy, bardzo ładny, malutki flakonik, więc jest to znowu miniaturka. Zaraz zobaczę, co to jest dokładnie za zapach. I jest to, moi drodzy, zapach Cloud Pink. Mamy tutaj 7,5 ml. Na Douglasie 100 ml kosztuje 299 zł, więc taka miniaturka wychodzi za 22 zł i 43 grosze. Najtaniej 100 ml znalazłam za 196 zł 80 groszy, więc ten maluch wychodzi za 14,76 i powiem wam, że jestem bardzo ciekawa, jak pachną te perfumy. O, nie ma to mizera. No to jest minus. To tak sobie niuchnę. Oj, bardzo słodkie. Bardzo słodkie są. No. Nie wiem, czy to jest mój zapach, ale sama miniaturka jest bardzo ładna. To, co zauważam w tym momencie, to to, że te marki się ciągle powtarzają w tym kalendarzu, co wydaje mi się, że jest chyba minusem. Nie, no według mnie jest minus. Ciągle kręcimy się wokół tych samych marek. No i znowu mamy Gitti, czyli ten lakier. W tym roku jest to odcień 185, czyli taki bardziej bordowy. Rok temu był czerwony.
I też jest to lakier, który jest niebotycznie drogi. Na Douglasie nie znalazłam tego odcienia, ale najtaniej w internecie znalazłam go za 93 zł, więc to jest strasznie dużo. Za tyle to można mieć lakier hybrydowy i to nawet za dwa, więc to jest ciekawa sprawa. No plant-based, więc jakiś taki powiedzmy bardziej naturalny, o ile lakier do paznokci może być naturalny. No ja jestem na nie, nie jestem na nie po prostu. Czy 21 mnie zachwyci? Zaraz to zobaczymy. O, Florence. Florence. I jest to, moi drodzy, Dreamy Dew, czyli krem. Krem do twarzy, 30 ml, więc prawdopodobnie będzie zostawiał nam takie wykończenie świetliste. No na pewno ma nawilżać, to już widzimy. I jest to pełnowymiarowy produkt. W Douglasie kosztuje 75 zł i tylko tam w sumie znalazłam ten kosmetyk. 22 jest ogromne, ale znając życie, to będzie jakaś maseczka. A, no, tak jest. Starskin VIP. W tamtym roku też były właśnie płatki pod oczy. No i tutaj też mamy płatki pod oczy. Nie pamiętam czy tej samej marki, ale tę markę też już kojarzę właśnie stąd. I tutaj mamy jedną parę właśnie płatków pod oczy. Jedną? Jedną. Wydaje mi się, że w tamtym roku były dwie pary? Dwie saszetki? Musiałabym obejrzeć, jest tutaj cały czas dostępny unboxing. Tak mi się wydaje, że dwa opakowania były. No w każdym razie mamy tutaj jedną parę na raz. No więc na Douglasie taka jedna sztuka kosztuje 33 zł, a najtaniej znalazłam za 23 zł 32 grosze. 23 jest tu. O, Zoiwa. W tamtym roku też była Zoiwa i tam był bronzer. No a w tym roku mamy eyeliner pencil Metallic Hazel, czyli kredka. Kredka do oczu. Okej, myślałam, że to będzie konturówka, ale nie. Więc zobaczmy, jaki mamy tutaj swatch. Ciekawy kosmetyk. Taka trochę półprzezroczysta, ale jaka błyszcząca. Czekajcie, pokażę Wam na zbliżeniu. O, i tak to wygląda. Mamy tutaj takie drobineczki. Powiem Wam, że nie jestem pewna, jak to będzie wyglądało na oku, czy to nie będzie zbyt półprzezroczyste, żeby zrobić kreskę, więc to trzeba przetestować. Aczkolwiek bardzo mięciutka, więc to było oczywiście na plus, więc musimy to sprawdzić. To jest taki trochę brąz ze złotem, coś takiego, ale ciemny brąz. I konturówka ta w Douglasie kosztuje 79 zł, a najtaniej znalazłam ją za 60 zł i 35 groszy. Ostatnie okienko, czyli 24 jest tutaj i jest maluteńkie. MCM. W tamtym roku też były te perfumy. To jest miniatura. W tamtym roku była w czarnym opakowaniu, jak dobrze pamiętam. A w tym roku mamy takie słodziutkie, różowiutkie opakowanko. Ciężko pewnie będzie otworzyć. To tak właśnie mi się wydawało. Więc nie wiem, czy Wam powiem, jak to pachnie, bo... A, no nie mogę otworzyć, powiem Wam. O, w końcu. I wylałam trochę tych perfum. No trudno. Ciekawy zapach. Taki trochę różany? Coś takiego. Ja jestem słaba w opisywaniu właśnie perfum, także do mnie to raczej z kosmetykami. No, ale tutaj te perfumy mamy takie. Rok temu było właśnie też... Rok temu też ta marka była i pamiętam po prostu, mam tę miniaturkę. I jeżeli chodzi o te perfumy, to są MCM Crush. 7 ml. 75 ml to jest taka pełnowymiarowa wersja, za 655 zł są na Douglasie, więc wtedy taka miniatura wychodzi za 61 zł i 13 groszy. No a najtaniej taka 75 jest za 449 zł. No i takie 7 ml wychodzi za 41 zł 91 groszy. To jest zestaw dla Was, czyli krem z Florence, tonik i taka mgiełka, więc dzielę się z Wami taką trójką kosmetyków. Zasady rozdania konkursu macie w opisie. One są proste, lubię się z Wami podzielić właśnie zawartością, także w prawie każdym kalendarzu coś dla Was mam. Także tym razem taka trójka leci do Was. I tak wygląda cała zawartość. Tutaj zdecydowanie jest więcej pielęgnacji, no i trochę perfum, więc to taka fajna mieszanka. Na minus jest to, że ciągle te same marki powtarzają się, też kosmetyki różnią się tylko na przykład opcją, że mamy po prostu inną wersję, I jeżeli chodzi o liczby, to tak, za jedno okienko wychodzi nam 12,46, więc uważam, że pod tym względem się opłaca. Przeliczyłam ceny z Douglasa lub ogólnie te najwyższe ceny, które znajdywałam.
i za całość wychodzi 1544,44 zł, a licząc te najniższe ceny, które udało mi się znaleźć, to cena zawartości wynosi 1320 zł i 8 groszy. Więc mniej więcej tak to wygląda, także przebitka no jest duża. Ale czy ten kalendarz robi w tym roku na mnie jakiś wow? Wydaje mi się, że ten ubiegłoroczny był fajniejszy, no i Sephora w tym roku totalnie pozamiatała. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tym kalendarzu. No nie jest zły, ale po prostu brakuje mi tego wow. Też może dlatego, że te marki się jednak powtarzają. Znowu mgiełka, to samo, tylko w innej wersji zapachowej. Więc gdzieś tam przez to ten kalendarz stał się taki przewidywalny. Gdyby ta gąbeczka Beauty Blender była taka pełnowymiarowa, to też by było lepiej. Dużo w ogóle jest tych miniatur, co nie jest też złe, ale z drugiej strony ta cena co roku rośnie, więc gdzieś tam więcej bym się spodziewała wtedy produktów, które są pełnowymiarowe. Dajcie znać, co wy myślicie. Ja uważam, że jest okej. Jeżeli lubicie pielęgnację, to na pewno będziecie zadowoleni. Natomiast z tych moich topów, no to jednak Sephora wygrywa. Także na dziś to już wszystko. Czekam na was w komentarzach, jestem bardzo ciekawa waszych opinii. I widzimy się już niedługo. Pa!